record the nation crown in Duchesne. Please welcome team from Denmark. Number one, Paul Soderberg. Number two, Anders Lundhoyer. Ladies and gentlemen, please welcome team from Austria. And number one, Lorenz Petucci. And number two, Thomas Kuhner. Teraz rozpoczynamy kolejne spotkanie na trybunach. Troszkę nas więcej, to oczywiście cieszy organizatorów. Miejmy nadzieję, że jednak ten weekend nie będzie wolnych miejsc. Zaczynają Austriacy. Czy są z nami kibice z Austrii? Są, widać, widać od razu. Kolejne długie spotkanie do dzisiejszych. Soderberg serw, a my odliczamy. Odliczanie kibicom w Polski wychodzi najlepiej na świecie. To było rewelacyjne odliczanie. Patrzymy, jak pójdzie za drugim razem. Biegnie do jednego. Kunert. Jak zawsze można liczyć na miłośników lekówki plażowej. O, jedna zabiegca. No i tam odezwały się jakieś trzy dziewczyny. Heinz Fangai, fantastycznie. Dla was będą nagrody w niedzielę. I przyjmujemy po raz kolejny. Kolejna atak teraz zawodnika z Danii, lata 3. Pelocin. To jest aut. No i mamy remis na początek tego spotkania. Zmiana strony po raz pierwszy w tym secie. Soderberg za chwilę prowadzi piłkę do gry. A na trybunach istne szaleństwo. Wszyscy tańczą. To jest wspaniałe. Policzymy teraz, dobra? Po polsku. Tak widzę. Z upływem czasu reakcji coraz ciszej odliczaliście, ale było wspaniale. I po raz kolejny słońce dla polskich kibiców. Okay.
tych błędów. Z jednej, z drugiej strony. Ojej, 7 do 4. Pojedyncze osoby gdzieś próbują tam pokazać się, że ja jestem prawdziwym kibicem i tam odliczają. Raz, dwa, trzy. Nadejdzie moment, kiedy wszyscy się odważą. Pytanie, kto jest na boisku w ramach zajęć szkolnych? 4 z liceum? Licealistki? Widzicie panowie, jak fajnie? Maturzystki? Mam nadzieję. Maturzystki się uczą teraz. To pewnie pierwsza klasa. Liceum Kochanowskiego? Nie. Nie? Jakie? Katolickie? Nie. Dobra,
wracamy do gry. Proszę, brawa dla zawodników. Brawa dla zawodników. Bawimy się dalej. To jakie to liceum w końcu? Kościuszki? No i to jest kolejny punkt dla pary z Austrii. Kumer za chwilę prowadza piłkę do gry. Chodziłem do Kościuszki, ale nie w tym mieście. Śmieją się, że 6 lat chodziłem do liceum. Nieważne ile chodziłem, ważne, że skończyłem. Są tacy, którzy nie kończą. Ci, co nie kończą, podnoszą tabliczki. Za fantastyczną atmosferę. Brawo, brawo. Dziewczyna na przykład po chińsku potraficie? To liczymy. I zobaczcie, czy warto być VIP-em? Sam siedzi. Sam, nie ma z kim pogadać. A wy tam sobie gaworzycie. Proszę, brawa dla VIP-a. A teraz VIP dla was zaśpiewa. Nie, proszę kolego, wstań. Brawa dla najlepszych kibiców. Oni są prawdziwymi widzami tutaj. Kochani, to są brawa dla was. No, niesłyszalne, ale niestety człowiek jest sam. Wracamy do gry. Brawa dla zawodników. Robi się przyjemnie, coraz weselej. Od jutra turniej główny. No, będzie się działo. Hefteren! Hefteren!
krzyczał: walcz, walcz, walcz! Zobaczyłem go. Konert. No i zobaczmy. Nie pozwala chyba w tej końcówce dogonić się zawodnicy z Danii. 19-15, dwa punkty dzielą ich od zwycięstwa w pierwszym secie. Jeszcze, jeszcze walczą Austriacy. Sajcic. Świetnie, raz to jacy. Zakończenia tego pierwszego seta. Set point. Koniec pierwszego seta. W tym secie lepsi Duńczycy, ale ja myślę, że wynik tego spotkania jeszcze dotwarty. Tutaj będzie walka do końca. Bo dwie pary zachowują się całkiem przyzwoicie. A czy liceum przyjdzie też jutro? Nie? A miałem dla was koszulki. I ściągi na maturę. Nawet temat znam maturalnie. Bardzo proszę, powitania na pary, proszę o brawa. Wiem, że można na was liczyć. Tutaj zawsze atmosfera wspaniała. Zaczynają od tego seta Duńczycy. Oh, yeah.
No i zobaczmy, jak bardzo potrzebne jest szczęście. To szczęście na razie po stronie Dączyków 3 do 1. Podobny do pierwszego seta. Dobra informacja na trybunie VIP. Mamy już dwóch, a więc mogą sobie porozmawiać. To pojedynek Francuzów z Hiszpanami. Pewnie dziewczyny będą dopingować Hiszpanom. A to jest za Obi, to jest kolejny punkt dla pani Zdani. Fantastyczna tak. Austriaka. Oh!
specjalnie przez chwilę, żebyście zobaczyli jak to nie fajnie. Taka cisza panuje chyba na klasówkach tylko. W liceum. Ale próbują w Kijacy, zagrajmy też specjalny rani. A Duńczycy robią swoje. A my gramy dla Austriaków. Proszę brawa dla Austriaków. Pomóżmy im. Proszę brawa. Przerwa techniczna. Proszę, brawa dla par, wracają na boisko nasi aktorzy, tak możemy powiedzieć, no w końcu do oni tutaj grają, a my mamy ich wspierać. Mamy też sędziów, jeden jest w Hiszpanii, dlatego za chwilę coś dla niego. Austriacy powracają. A my gramy specjalnie dla sędziego w Hiszpanii. Nie znałem. Dziewczyny, trzeba zapiewać Viva España. Tylko tyle, dobra? Dla sędziego. Zobaczcie, jaki fajny. Spojrzał na mnie sędzia główny. A co dla mnie? No, uwaga, wszyscy. Viva España. To jest kabaret. Raz!
co można zagrać w portugalsku. Jest taki numer. Tyle pięknych kobiet, to sędzia sobie prawie się jak Michel Teo. Zobaczymy sobie później. Dziewczyny, brawo. Widać, że układ znacie. Szacun. To co? Zatańczymy dla sędziego? A to uwaga, dziewczyny tańczą dla sędziego. I... Sędzia jest zachwycony, dziewczyny. Zapraszam was wieczorem na bankiecik. Dobrze, że nie rozumiem. Proszę, brawa na zawodników. Wracamy do gry, bo w końcu siatkówka jest najważniejsza. Ale też możemy się z tym dobrze bawić. Wszystko jest możliwe w tym spotkaniu. Pięknie, pięknie, brawa od kibiców, tak gramy dla sędziów. Gdy wywa, to oczywiście jest sędzia stolikowy z tą tabliczką. On wie, to jest specjalnie od niego dla wszystkich dziewczyn. I'm sexy and I know it. Sexy and I know it.
walczy, walczy, proszę o wielkie brawa, podoba się to dziewczyno. Dziewczyny już szaleją za Austriakami, a teraz śpiewamy. No trzeba powtórzyć, no. Co za liczenie. Brawo, brawo Austriacy. Bronią się do końca, a dziewczyny śpiewają specjalnie dla nich. Do 20, więc piłka setowa dla Austriaków. Set point. Jak niewiele zabrakło. 21-21. Troszkę regę, ale przez to słoneczko świeci. I to dziewczyny, jak widać, troszkę kolorku nabrały już. Będą musieli troszkę poczekać. Mówimy o sędziach głównych, a przecież tam jeszcze z tymi kolumbiewkami sędziowie liniowych. Proszę, brawa dla sędziów liniowych. Pomachajcie do ludzi, no przecież pozdrowili was. No. Wracamy do gry. Pytanie do kibiców. Do ilu grać tajbreka? Do ilu? Do 11? 15! Dobrze. Raz, dwa, trzy! Powiedział, że Austriacy się poddadzą. Oczywiście nikt. Pierwszy punkt Kunem na zagrywce. 1-2.
się zakończyć. Czasem proszę o Duńczycy. Witajmy zawodników, proszę o brawa. Pierwszy to wynik w dniu dzisiejszym, ale myślę, że już tak pod koniec będzie coraz więcej. Zaczynamy finałowy punkt, zdobywają Duńczycy. Fantastycznie, co na we. Po cztery. Austriacy, 5 do 4. No, to będzie bój do ostatniego momentu, do końca. Punkt za punkt. Ale warto na takich licealistek pokazać, co się potrafi. A czy jest z nami gimnazjum? A to gimnazjum jest tu więcej, no. Który numer? Pozdrawiamy trójkę. Pozdrawiamy czwórkę. Pozdrawiamy jedynkę. To jest najciszej. I to jest punkt dla Austriaków. Łączę. Podwójnego podbicia. Double touch. Jedynka zaczęła się ruszać. Będziemy mieli żółtą kartkę. Ale zawodnik jest dani. A zagrywa Kunet. Teraz masz 8 meczów pod rząd. 12. Co? Zrobiłeś 2 mecze, ale mamy po 5. Albo po 6. Mocno. I jeden był tak jakiejś sportowej złości 7 do 5, no i Austriacy tak jakby prowadzą. A dziewczyny jakby z pierwszego były za Austrią.
Dani. No, te klocki też się nie upalają dzisiaj. Dupcie pogod. Może teraz. Odliczamy. Szary, przekopy cię potem. Szary, ale czekaj. Zazni, natchniona, wszystko wychodzi, już pięć oczek. Dziękujemy kibicom, dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia. Którzy uciekają. Cztery punkty, czy uda się Jeńczykom dogonić Austriaków? I tylko trzeczka brakuje do zwycięstwa w tym etapie i w tym meczu. Zobaczcie, poradzili sobie Austriacy. Robią atak skutecznie 13 do 8, coraz bliżej. Już widać, że uśmiechają się, ale też wiedzą, że para za nim to dobra para. Tam jest dla pary z Danii. Jeszcze będą walczyć. 9-13. Można jeszcze to odrobić. Piłka meczowa już za chwilę dla pary z Austrii. Mecz po momencie, my gramy przewód i w tamtym roku. Szanowni Państwo, przyjaciele, moi drodzy na trybunach, bardzo proszę, brawa dla pary z Danii, wielkie brawa. Piękna walka, no i oczywiście brawa dla zwycięzców, dla pary z Austrii. Było w tym spotkaniu dziewczyny, szaleją tam z pierwszego gimnazjum. Pozdrawiamy serdecznie.